Cześć drodzy, zrobimy sobie dzisiaj praktykę na zaktywizowanie i zbalansowanie pracy naszej drugiej czakry, czakry sakralnej, swadhisthany. Czakra ta symbolizuje naszą emocjonalność, sensualność, kreatywność, taką umiejętność pójścia za naszym flow, a nawet seksualność. Elementem tej czakry jest woda, także dzisiaj będziemy mieć dużo takich płynnych, bujających się ruchów. Zacznijmy sobie na siedząco, jeżeli wolisz to usiądź sobie na poduszce lub kostce i rozstaw nogi szeroko. Kręgosłup jest prosty, czubek głowy zaraz nad kością ogonową. Jeżeli jest Ci wystarczająco wygodnie, żeby nogi były proste, to możesz je wyciągnąć albo zostać z ugiętymi kolanami, jak wolisz. Na razie przełóż dłonie na uda i zamknij oczy. Zwróć uwagę na oddech. Czasem wystarczy po prostu zwrócić na niego uwagę, żeby zaczął się on lekko wydłużać. Powoli przeciągnij teraz obie dłonie na dolną partię brzucha, pod pępkiem. I to właśnie tutaj ulokowana jest druga czakra, swadhisthana, w rejonie miednicy, dolnego brzucha, organów reprodukcyjnych. Możesz wyobrazić sobie kolor pomarańczowy, który symbolizuje tę czakrę. I ponieważ najlepiej pobudzić ją poprzez płynne, falujące ruchy, od takich też zaczniemy. Zacznijcie się kołysać z prawej na lewą stronę, z lewej na prawą, wydłużając jeden bok tułowia, potem drugi. Niech w tych ruchach będzie dużo lekkości, frywolności i niech będą prowadzone oddechem. Wróć do centrum, dłonie w pistolet. I zaczniemy kręcić duże kołka, proste ręce, nawet gdy odchylasz się do tyłu, staraj się nie uginać łokci. Zataczaj duże koło od jednej stopy, po drugą, potem zroluj się do tyłu. I to samo w drugą stronę, kiedy jesteś z przodu, staraj się wypychać klatkę do przodu, a gdy jesteś z tyłu, lekko zaokrąglij plecy. I ostatni raz, duże koło i wróć do centrum. Skrzyżujemy sobie teraz nogi do prostego siadu skrzyżnego. Wdech, wyciągnij ręce na boki w dużą literę T, wydech, pełny, kompletny. Wdech, unieś dłonie do góry, popatrz na kciuki. Na wydechu opuść prawą dłoń na prawą stronę. Wyciągnij lewą rękę nad głowę. Wydłużony oddech. Przeciągnij lewą dłoń za głowę. Odkręć jeszcze bardziej klatkę w stronę nieba. Przestrzeń w barkach. Przeciągnij prawą dłoń też za głowę. Odchyl głowę do tyłu. Unieś klatkę w stronę nieba. Na wydechu zroluj się jak do pozycji kota, głowa do dołu. Wdech jeszcze raz podnieś się, unieś klatkę, unieś głowę. Wydech dłonie na bok, wdech ręce do góry. Wydech to samo druga strona, przeciągnij prawą rękę nad linię głowy. Oba pośladki są przytwierdzone do maty. Przeciągnij prawą dłoń za głowę. Odkręć klatkę w stronę nieba. Niech oddech wypełni Twoje żebra, Twój brzuch. Podnieś się do góry obie dłonie za głową. Wdech. Wyciągnij klatkę do góry. Wydech, zroluj plecy. Wdech jeszcze raz. Unieś się. Przestrzeń i ekspansja. Wydech dłonie na bok. Wdech ostatni raz, połącz dłonie, popatrz na kciuki i teraz przełóż dłonie przed siebie, przejdź do pozycji czterech punktów. W
pozycji czterech punktów nadal pozostajemy w temacie falistych ruchów połączonych z żywiołem wody. Skręć biodra w prawą stronę, popatrz w prawą stronę. Wróć do centrum, przechyl biodra na lewą stronę, popatrz na lewą stronę. Wróć do centrum, przechyl biodra na prawą stronę, potem do przodu i zatocz koło, lewa strona i powrót do pozycji czterech punktów. Kontynuuj, rozkołysz biodra prawa, przód, lewa, tył. Jeszcze jeden raz w tą stronę, prawa, gdy jesteś z przodu, niczym kobra. I wróć do tyłu, to samo druga strona. Rozkołysz biodra w lewą stronę, do przodu. Otwórz klatkę, prawa strona i do tyłu, może nawet do pozycji dziecka. Jeszcze dwa kółka w Twoim rytmie. Wsłuchaj się w odczucia w ciele. Dzisiaj to będzie bardzo sensualna joga. Jeżeli chcesz, to zamykaj oczy. Pozycja dziecka na zakończenie. Powoli podnieś się. Pośladki na piętach. Wyciągnij ręce przed siebie. I teraz wdechem unieś ręce do góry. Na wydechu zroluj się, broda w stronę mostka. Wdech unieś serce, drishti w stronę nieba. Wydech, zroluj kręgosłup, głowa do dołu. Jeszcze dwa razy, wdech, wydłużenie. Wydech, zroluj się. Wdech, unieś klatkę. Wydech do dołu. I teraz zrobimy sobie ten sam ruch, tylko że z tym szybkim oddechem kapalabhati ruchy też będą szybsze w rytm oddechu. Jeżeli to będzie dla Ciebie za dużo, to powróć sobie do tego spokojniejszego rytmu. Wdech, wyciągnij się. I zaczynamy. To będą dosyć szybkie, wartkie ruchy. Szybki wydech. Kontynuuj w swoim rytmie. Jeżeli potrzebujesz wolniej, to zwolnij. Ogień w dole brzucha. I na zakończenie wyciągnij dłonie w stronę nieba. Podnieś pośladki. Wydłuż się. Wydech powróć do pozycji czterech punktów. Podwiń paluchy od stóp. I pies z głową w dół. Pomaszeruj sobie trochę w miejscu tutaj. Ugnij jedno kolano, drugie kolano. Niech szyja będzie swobodna i maksymalnie rozluźniona. Długie palce od dłoni i dociśnięte do maty. Powędrujemy teraz stopami na zewnętrzne krawędzie maty, na zewnątrz dłoni, prosto do malasany, tego jogicznego przysiadu. Jeżeli jest to dla Ciebie trudne, to zostań sobie nieco wyżej, jeżeli jest ok, to zejdź do dołu. I znowu wprowadzimy sobie tutaj te bujające ruchy z boku na bok. Możesz albo trzymać łokcie ugięte, albo od czasu do czasu rozprostować ręce. Tak jak jest to dla Ciebie wygodne. Znajdź ten flow, płynność w ruchach, sensualność. Wróć do centrum, unieś biodra, skieruj paluchy od stóp do przodu, wyciągnij się wdech. Na wydechu opadnij w dół do uttanasany, ugnij kolana, jeżeli potrzebujesz. I falujące ruchy w prawą, w lewą stronę. Kieruj trochę ciężaru ciała na przody stóp. I uwaga, popatrz przed siebie, ugnij kolana i podniesiemy się teraz kręg po kręgu do góry, głowa ciężka. Zacznij tą falę od dolnych pleców, środkowych pleców. Głowa, szyja, ramiona podnoszą się na końcu. Zroluj barki do tyłu, gdy stoisz prosto. Popatrz przed siebie. Jesteśmy na początku maty. Na chwilę chwyć moment, żeby zamknąć oczy. Skierować uwagę do wewnątrz. Ten gest zamknięcia oczu kieruje Cię też w bardziej sensualną stronę praktyki. Otwórz oczy, unieś ręce do góry. Wydech, zejdź do dołu, nos w stronę kolan. Wdech, popatrz przed siebie.
Wdech odciągnij tylko prawą stopę do tyłu i pobujaj się trochę do przodu i do tyłu. Jeżeli ciężko Ci jest sprostować lewą nogę, to lewe kolano lekko ugięte. Tymi ruchami jakby lubrykujesz mięśnie nóg, kostki, ścięgna. Przełóż prawe kolano na matę i zostań sobie w tym niskim wypadzie. Uważaj, lewe kolano jest w jednej linii z lewą piętą. Znajdź to połączenie z dolnym brzuchem, lekko go zaciśnij. Wdech, powróć do pozycji deski. Wydech, zejdź do dołu, na razie kolana, klatka, broda, silne ręce. Prowadzą klatkę do przodu. Teraz rozstaw dłonie nieco szerzej na boki, ugnij łokcie 90 stopni i falistym ruchem z wdechem unieś klatkę do góry. Silne nogi, silne pośladki, wydech opadnij do dołu. Wdech góra, przestrzeń z przodu, wydech dół. Wdech, napnij dół brzucha, kość łonową dopchnij do maty, wydech dół. Wdech góra, szerokość między ramionami, wydech dół. Dłonie pod barkami, popatrz przed siebie, wydech poprzez kolana, wejdź do pozycji dziecka. Rytmiczny oddech. Popatrz przed siebie. Wydech pies z głową w dół. Cały czas powracaj świadomością do Twojego dolnego brzucha. Wyobraź sobie tam kolor pomarańczowy, centrum Twojej kreatywności, sensualności. Podejdź stopami do przodu w stronę dłoni. Może to być taki powolny marsz do przodu. Wdech, popatrz przed siebie, wyciągnij się. Wydech, nos w stronę kolan. Wdech cała do góry, tym razem serce prowadzi Cię do góry. Popatrz na kciuki. Wydech, dłonie na serce. To samo, druga noga, wdech, unieś się, wyciągnij, wydłuż, wydech, zejdź do dołu, broda w stronę mostka. Wdech, popatrz przed siebie, wydech, odciągnij teraz lewą stopę na tył maty, zostań w wypadzie i dołóż do tego falujące ruchy do przodu i do tyłu. Nie ma tutaj złego sposobu na ten ruch. Wystarczy, żebyś odczuwał świeże, produktywne dla Ciebie rozciąganie w nogach, stopach. Przełóż lewe kolano na matę. Zostań w tym niskim wypadzie, kierując dół brzucha w stronę maty. Kieruj serce do przodu. Znajdź szerokość pomiędzy obojczykami. Podnieś lewe kolano, przeciągnij prawą stopę do tyłu, deska. Wydech, zejdź do dołu, jeżeli jesteś gotowy, do czaturanga. Wdech, kobra albo pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Rytmiczne, długie oddechy. Każdy taki długi oddech odżywia Cię od wewnątrz. Ugnij kolana, popatrz przed siebie, podejdź lub podskocz do przodu między dłonie, wydłuż plecy, wdech, wydech cała do dołu, wdech silne nogi, lekkie serce, unosi Cię do góry, wydech dłonie na serce. Rozstaw stopy na szerokość bioder, przełóż dłonie na linię talii, wdech, wydłuż plecy, wydech zejdź do dołu, chwyć za duże paluchy od stóp, wdech. Jeszcze raz wyciągnij plecy, popatrz przed siebie, wydech cała do dołu. Znowu połącz się z odczuciami w dolnym brzuchu. Lekko go przyciśnij w stronę pleców. Czuj, że z tego centrum rozprowadzasz długie linie poprzez plecy, długie linie na tyłach nóg.
Popatrz przed siebie, wdech, wydech dłonie na biodra. Wdech, podnieś się do góry, unieś serce, wydusz kość ogonową. I wróć na początek maty. Z wdechem unieś ręce, patrz na kciuki. Wydech, zejdź cała do dołu, nos, kolana. Wdech, popatrz przed siebie. Wydech, przejdź sobie od razu do czaturangi albo kolana, klatka, broda. Wdech, pies z głową w górę lub kobra. Wydech, pies z głową w dół. Wdech, podnieś prawą nogę do góry, trójnogi pies. Ugnij prawe kolano i zacznij zataczać koła prawym kolanem. Długie, zamaszyste. Czuj wszystkie mięśnie dookoła prawego biodra, które pracują. Po czym dociśnij prawe kolano w stronę klatki. Stwórz miejsce, żeby lekko przesunąć prawą stopę między dłonie. Odkręć lewą stopę do boku i szerokim, kolistym ruchem przejdź do wojownika numer 2. Biodra otwarte. Ręce w jednej linii z barkami. Trochę luzu w żuchwie, szyi, barkach. Wyprostuj prawą nogę. Przechyl się do odwróconego trójkąta. Wyciągnij prawą rękę nad głowę. Wydusz prawy bok tułowia, a jeżeli chcesz, to możesz unieść też lewą rękę. Dłonie równoległe do siebie. Silne centrum brzucha. Ugnij prawe kolano. Postaraj się trzymać ręce ułożone właśnie w ten sposób, gdy schodzisz do parśwa konasany. Jeżeli jest to za dużo, to prawy łokieć przesuń na prawe udo. Kieruj lewe biodro do tyłu i brzuch do tyłu w stronę pleców. Podnieś się do góry. Jeszcze raz na chwilę wejdź do odwróconego trójkąta, a zaraz potem odkręć stopy obie na zewnątrz. Przytul brzuch do środka, dolne żebra w stronę pleców, wydłuż kręgosłup i ugnij kolana. Przeciągnij dłonie na uda i zacznij się tutaj kołysać biodrami w prawą i lewą stronę. Uważaj, żeby nie wypychać pupy za bardzo do tyłu i trzymaj wewnętrzne uda równoległe do podłoża. Przełóż lewą dłoń pod linię nosa, prawą rękę wyciągnij w stronę nieba, trzymaj kolana ugnięte. To samo druga strona, lewa ręka w stronę nieba. Szukaj otwarcia w klatce i zejdź do dołu. Popatrz przed siebie, skieruj paluchy od stóp do przodu, wdech, wydech prasarita paduttanasana. Zostaniemy tutaj tylko na moment, także rozluźnij szyję, złap oddech. Wdech, popatrz przed siebie, proste plecy. Wydech, powędruj w stronę prawej stopy i odciągnij ją na tył. Wdech, deska. Wydech, zejdź w dół. W Twoim stylu, tak żeby barki czuły się swobodnie. I na wydechu znajdziemy się w psie z głową w dół. Wdech, unieś lewą nogę do góry, ugnij lewe kolano i zacznij zataczać duże koła lewym kolanem, czując każdy mięsień dookoła lewego biodra. Po czym dociągnij lewe kolano w stronę klatki, przeciągnij lewą stopę między dłonie, prawa stopa odkręcona do boku i prawa ręka kolistym ruchem poprowadzi Cię do wojownika numer 2. To jest statyczna pozycja, ale spróbuj nawet tu odnaleźć trochę płynności, lekkości, elementu wody. Wyprostuj lewą nogę, skieruj lewą rękę nad głowę. Albo prawa dłoń zostaje na prawym udzie, albo ją też unosisz do góry. Bądź tutaj skąpany w Twoich długich oddechach. Śledź je w całej długości ich trwania. Ugnij lewe kolano i falistym ruchem przechyl się na lewą stronę, albo przełóż lewy łokieć na lewe udo, albo trzymaj obie ręce wydłużone.
Spróbuj nawet odkręcić lekko klatkę w stronę nieba, przechylając się do tyłu. Wróć do góry, tylko na moment, jeszcze raz do odwróconego trójkąta. Po czym przełóż dłonie na linię bioder, odwróca się w Waszą stronę. Jeszcze raz wchodzimy do pozycji bogini. Ja teraz nawet rozpuszczę włosy. To będzie najbardziej taka dzika, kreatywna pozycja dzisiaj. Pozycja bogini. I teraz zachęcam Cię, żebyś była tutaj intuicyjna. Wprowadź sobie takie ruchy, jakie chcesz wprowadzić. Możesz nawet zamknąć oczy, żeby jeszcze bardziej poczuć ten sensualny flow. Wszystkie ruchy dozwolone. Pokołysz biodrami, poruszaj rękami, zataczaj koła, rozciągaj boki tułowia. Rób wszystko to, co Twoje ciało Cię w tym momencie prosi. Rozbudź kreatywność. Gdy czujesz, że to już koniec, to przełóż dłonie przed siebie i jeszcze raz prasarita. Możesz sobie odpocząć tutaj, jeżeli jesteś kimś, kto ma już w swojej praktyce stanie na głowie, to możesz sobie tutaj dołączyć to stanie na głowie, jeżeli chcesz też dołączyć ten element falistości, kołysania. To możesz jedną stopę przytulić w stronę pośladków, jedną nogę wyciągnąć, a potem drugą. Jeżeli uważasz, że Twój brzuch jest na tyle silny, to możesz nawet spróbować jedną stopą dotknąć do maty, po czym drugą. W końcu wszyscy odnajdziemy się w prasaricie. Wyciągnij się, popatrz przed siebie. Podejdź sobie w stronę lewej stopy, odciągnij ją do tyłu, deska. Wydech, zejdź do dołu. Wdech, otwórz klatkę, silne nogi. Wydech, pies z głową w dół. Oddychaj. I spokojnie przełóż kolana na matę. Przejdziemy sobie teraz do Paschimottanasany. Skręć biodra na jedną stronę i wyprostuj nogi przed sobą. Otwórz miejsce dla guzów kulszowych i lekko zroluj guzy kulszowe do tyłu. O, w ten sposób trzymaj w stopach flex, jeżeli potrzebujesz, to ugnij kolana. I dzisiaj tą Paschimottanasanę zrobimy w ten sposób, że przytwierdzamy dłonie do maty przy naszych udach i staraj się je docisnąć w dół, w stronę maty i do tyłu. W ten sposób stwarzamy taką siłę, która wypycha naszą klatkę między ramiona do przodu. Jeszcze raz dociśnij dłonie, możesz je nawet przełożyć trochę bardziej do przodu. I kieruj serce między ręce. W ten sposób ta Paschimottanasana jest aktywna i aktywnie wydłużamy tył pleców. W końcu możesz sobie zejść cała do dołu, chwycić za stopy, jeżeli masz to w swojej praktyce. Cały czas trzymaj to wrażenie, że kierujesz klatkę do przodu. Unieś się, wdech. Teraz ugnij kolana. Przełóż dłonie za plecy. I odwrócona pozycja stołu. Unieś biodra do góry. I pobujamy tutaj teraz biodrami góra-dół. Jeżeli chcesz, to możesz głowę opuścić do tyłu. Góra-dół. Pracuj dołem brzucha. Czuj to połączenie i energię stamtąd płynącą. Ostatni raz maksimum. Wypchnij biodra do góry. I zejdź do dołu. Skrzyżuj teraz prawą kostkę na lewym udzie. Przejdź na łokcie i połóż się na macie. Prawą rękę przyciągnij między udami do środka, a lewą rękę wyciągnij na zewnątrz lewego kolana.
Dociśnij nos w stronę prawej nogi. Lewe kolano staraj się dociskać w stronę klatki. Po czym przełóż głowę na matę. Jeżeli ciężko Ci jest chwycić tutaj za kolano, to zawsze możesz chwycić za wewnętrzną stronę lewego uda. Na każdym wydechu staraj się pogłębić otwieranie w prawym biodrze, docisnąć jeszcze mocniej nogi w stronę klatki. Przełóż lewą stopę na matę, ale trzymaj nogi tak jak są i skręć je na lewą stronę. Wyciągnij prawą rękę na prawą stronę. Możesz nawet popatrzeć w prawą stronę, jeżeli masz dobre odczucia w szyi, gdy się skręcasz. Jeżeli jest to za dużo, to patrz w stronę sufitu. Wróć do centrum, przytul kolana w stronę żeber i pobujaj kolanami trochę na prawą, lewą stronę. Połącz kolana razem, zroluj je w stronę klatki i do przodu, do siadu. Jeszcze kilka razy, zroluj się do tyłu i do przodu. Ostatni raz, do tyłu i do przodu, ale teraz zostań na siedząco. I pozycja półokrętu. Dociskaj guzy kulszowe do maty. Staraj się, żeby właśnie pośladki i dół brzucha były centrum tej pozycji. Unieś lekko klatkę. Niektórzy może będą chcieli pogłębić tę pozycję, chwytając za duże paluchy od stóp, prostując nogi, barki daleko od uszu. No i pchaj klatkę faktycznie w stronę nieba. Ugnij kolana. Przełóż dłonie za plecy, skrzyżuj lewą kostkę na prawym udzie. Przełóż przedramiona na matę i połóż się na plecach. Skieruj lewą rękę między uda, prawą dłoń na zewnątrz prawego kolana. Jeżeli jesteś w stanie, to chwyć za kolano, dociągnij nos w stronę lewej kostki. A jeżeli nie, to chwyć za wewnętrzną stronę prawego uda. Opuść głowę na matę. Trzymaj w lewej stopie flex, a prawą stopę staraj się rozluźnić. Przełóż prawą stopę na matę i skręć obie nogi na prawą stronę. Wyciągnij lewą rękę na lewą stronę. Jeżeli chcesz, to dołóż do tego skręt głowy. Pozwól, żeby na zakończenie pojawiło się w Tobie to poczucie wdzięczności. Bądź wdzięczny Twojemu ciału za pracę, którą wykonało. Wdzięczny za ten czas, który spędziłeś na macie. Wdzięczny za ten wspaniały, długi oddech. Wróć do centrum, przyciągnij kolana w stronę klatki, chwyć albo duże paluchy, albo zewnętrzne strony stóp i w pozycji szczęśliwego dziecka pobujaj się z boku na bok. Na zakończenie przejdziemy sobie do pozycji małego mostka. Stopy na szerokość bioder, skrzyżuj palce od dłoni pod pośladkami i unieś pośladki.
Przybliż łopatki w swoją stronę. Niech kolana zostaną równoległe, nie kieruj ich na zewnątrz. Zejdź do dołu, nos w stronę kolan. Obejmij nogi i przejdź swobodnie do Shavasany. Rozstaw stopy na szerokość maty, odkręć dłonie w stronę sufitu. Zamknij oczy. I na początku Shavasany jeszcze raz połącz się z dolnymi partiami Twojego brzucha, z miejscem drugiej czakry, w okolicach miednicy. Poczuj tam bijące serce Twojej sensualności, kreatywności, kobiecości, seksualności. I uhonoruj ten moment Twoim długim, pełnym oddechem.